Telewizja w Polsce.pl to gorące pytania. Edyta Hołdyńska, witam państwa. Bardzo serdecznie, gorący temat, rozbudzający, rozpalający tak naprawdę emocje po stronie polskiej, ale i po stronie Izraela, czyli no, niespodziewanie okazała się to nowelizacja ustawy, kodeks postępowania administracyjnego, mówiąca między innymi, zdaniem strony izraelskiej, o blokowaniu możliwości odzyskania mienia bezspadkowego. Czy Żydzi, czy Izrael mają faktycznie zasadne roszczenia wobec Polski nadal? Jak to wygląda w praktyce? Będziemy o to pytali za moment naszego gościa, także w tym kontekście, że tak naprawdę Polska do dziś przecież nie podjęła na dobrą sprawę przed Niemcami otwarcie kwestii reparacji wojennych. Gdy poruszył ten temat minister spraw zagranicznych, pan minister Rau, w rozmowie z Heiko Maasem, odpowiednikiem swoim po stronie niemieckiej, to ten powiedział, że Niemcy te kwestie już dawno zamknęły, że wszystkie odszkodowania zostały ofiarom II wojny światowej wypłacone. Czy tak jest w istocie? No i także, czy Izrael ma jeszcze jakieś żądania? O tym także więcej mogą państwo czytać w tygodniku Sieci. Piszemy w tym tygodniu o oszustwie mienia bezspadkowego, o tym, jak potężne grupy interesu bez żadnej podstawy prawnej i historycznej chcą wyciągnąć pieniądze, jak możemy się bronić. Między innymi Bronisław Wittstein bardzo trafnie w swoim felietonie pisze w tygodniku w ten sposób, tylko cytat na początek: nie przyszło mi do głowy, że będę musiał zajmować się tak zwanym mieniem bezspadkowym, bo sprawa jest na tyle pozbawiona jakichkolwiek racjonalnych podstaw, że w ogóle nie powinna trafić do przestrzeni publicznej. To, że nie tylko się tam znalazła, ale zaczyna grać coraz większą rolę w międzynarodowych relacjach, potwierdza fakt, że wpływowe, dysponujące określonymi środkami środowiska są dziś w stanie podnieść do rangi istotnego problemu dowolny nonsens. Pomysły rewindykowania dóbr, których właściciele i ich spadkobiercy nie żyją, przez samozwańczą grupę na zasadzie umownej wspólnoty krwi, jest skrajnie rasistowskim konceptem, ale nawet na tle tych wyjątkowo głupich idei wyróżnia się absurdem, pisze Bronisław Wittstein w tygodniku Sieci. A my rozmawiamy, drodzy państwo, z Arkadiuszem Mulaczykiem, parlamentarzystą Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Witamy bardzo serdecznie. No i pytamy po pierwsze o zasadność tychże roszczeń, bo mówić będziemy także o reparacjach wojennych, które należą się, to na pewno pańskim zdaniem zaraz pan rozwinie, stronie polskiej, ale najpierw to mienie bezspadkowe. Czy zgadza się pan z Bronisławem Wittsteinem, że to roszczenie jest bezzasadne? Tak, oczywiście. I odnoszę wrażenie, że dzisiaj, gdy już upłynęło niemal 80 lat od rozpoczęcia II wojny światowej, zdecydowana większość spraw, gdzie potencjalnie mielibyśmy do czynienia z spadkobiercami, którzy mieli prawo do dochodzenia roszczeń, te sprawy w większości się już zakończyły i są prawomocnie rozstrzygnięte. Natomiast na dzień dzisiejszy bardzo często spotykamy się z sytuacjami, kiedy właśnie różnego rodzaju grupy spekulantów krajowych, ale też międzynarodowych, próbują wynajdywać, czy nawet podstawiać bardzo często osoby potencjalnie uprawnione, czy też które mogą z jakichś tytułów te roszczenia wywodzić, i takie postępowania wnoszą do organów administracji publicznej, do wojewodów, ale także do sądów, uruchamiając różnego rodzaju postępowania administracyjne oraz sądowe. I myślę, że zdecydowana większość tych postępowań to są postępowania, które mają charakter, powiedziałem, wyłudzeń, czy też tworzenia właśnie sytuacji, które nie odpowiadają realiom, czy też prawdzie. Otóż najczęściej no, te osoby uprawnione, mówię o spadkobiercach, takie akcje sądowe, administracyjne miały czas, żeby podjąć. No, na dzień dzisiejszy spotykamy się właśnie tutaj z sporą grupą po prostu spekulantów, którzy wykorzystują tutaj jakieś luki prawne. Dlatego też ta nowelizacja, jaka miała miejsce ostatnio, to jest bardzo racjonalna nowelizacja, bo ona rzeczywiście doprowadza do sytuacji takiej, kiedy decyzja administracyjna, która dzisiaj na gruncie prawa polskiego mogła być wzruszona, że tak powiem, w każdym czasie, nawet, no nie wiem, 100 lat od jej wydania. O tyle dzisiaj przyjmujemy pewną granicę, która jest bardzo racjonalna, 30 lat, od momentu upływu czasu 30 lat wydania decyzji, ta decyzja już nie może być wzruszona. I to jest racjonalne, bo w przeciwnym przypadku mamy właśnie do czynienia z sytuacją, gdzie po 50, 60, 70 latach znajdują się
umowni spadkobiercy i podejmują różne akcje sądowe, administracyjne, które no, są bardzo niebezpieczne dla Skarbu Państwa, dla samorządów, wywołują chaos prawny, chaos sądowo-administracyjny. I takich spraw mamy dużo na różnych urzędach. I chcę podkreślić, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o mienie, że tak powiem, w cudzysłowie żydowskie, bo mamy tutaj również do czynienia z sytuacjami, które dotyczą no, mienia łemkowskiego, ukraińskiego i wielu innych mniejszości. Trzeba podkreślić, że te sprawy nie znajdują żadnego uzasadnienia w świetle przepisów prawa, ale są podejmowane i korzystają z ręczności wyspecjalizowanych kancelarii prawnych krajowych i zagranicznych, wywołują wielki ferment w administracji publicznej i sądowej. I myślę, że są tu konieczne, jestem przekonany, pewne działania, które zmierzałyby do usystematyzowania tej problematyki, bo ta regulacja, która została podjęta, ona w mojej ocenie jest niewystarczająca. Ona jest ważna, istotna, potrzebna, ale jest niewystarczająca. No właśnie, niewystarczająca regulacja prawna. Tutaj pretekstem do tego, i mam nadzieję, że za chwilę połączymy się także z panem mecenasem Sylwestrem Pieckowskim do rozmowy na temat tego, jak zręcznie przekształcić. Tutaj mówimy, że bezzasadne, zaznaczmy to, żądanie strony żydowskiej w kierunku Polski, ale przekształcić je w atut, to znaczy mając taką kartę w rękawie, zwrócić się do Niemiec i powiedzieć, no bo przecież są też żądania, trwające sprawy w sądach od obywateli polskich, spadkobierców, i to realnych, prawda, osób, które czy przebywały w obozach zagłady, czy w obozach pracy przymusowej, czy pracowały przymusowo wywiezione na teren Niemiec, Danii niejednokrotnie, to też są sprawy trwające w polskich sądach i tam również nie doszło do wypłaty odszkodowań niejednokrotnie, bo właśnie sprawy trafiały aż do Sądu Najwyższego, do Trybunału Konstytucyjnego. Co się stało z tymi sprawami, panie pośle? No tu jest jakby problem wynikający z faktu, no niestety, że państwo polskie po tym okresie państwa komunistycznego, które było zależne od Związku Radzieckiego, wpadł w taki okres wychodzenia w pewnym sensie z tej postkolonialności. Niestety ten proces trwa do dnia dzisiejszego, bo tutaj postawa sądów, wszystkich sądów, łącznie z Sądem Najwyższym, ona doprowadziła do sytuacji takiej, w której oddalano roszczenia osób dochodzących swoich roszczeń, mówię tu o obywatelach polskich, i prawomocnie te sprawy zostały oddalane. I to są, zaznaczmy, realne roszczenia spadkobierców, prawda? Osób, które powinny domagać się od strony niemieckiej wynagrodzenia za pracę przymusową chociażby tych osób, prawda? Była fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, tylko uściśle, że były jednorazowe wypłaty, ale one stanowiły o śmiesznie niskich kwotach rzędu jednorazowa wypłata 600 zł. Tak, no i tutaj to spowodowało, że przygotowałem już dwukrotnie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego celem otwarcia tej drogi sądowej w Polsce dla roszczeń z tytułu właśnie zbrodni wojennych, zbrodni ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości. No niestety ta sprawa do dnia dzisiejszego nie została rozpoznana przez Trybunał Konstytucyjny i to no, w pewnym sensie to blokuje wnoszenie przez osoby poszkodowane takich spraw do sądów. Tych osób niestety jest coraz mniej, bo to są osoby, jeśli mówimy o osobach bezpośrednio poszkodowanych, to są osoby już w podeszłym wieku. Tak. I po prostu no, one odchodzą po prostu, z proces jakby naturalny. Ale są spadkobiercy. Są oczywiście spadkobiercy, które również takie możliwości wnoszenia pozwów mają. Natomiast no, czekamy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który jest jakby kluczowy w tej sprawie. Właśnie, to tu wejdę w słowo, bo mamy połączenie z panem mecenasem Sylwestrem Pieckowskim, który jest jedną z takich osób, która walczy w sądzie właśnie o uzyskanie takiego odszkodowania. Jak pan sądzi, co przeszkadza, co stoi na drodze uzyskaniu tych zasadnych roszczeń od strony polskiej, bo mówiliśmy też o roszczeniach strony izraelskiej, ale to już za chwilę wyjaśnimy, żeby już nie wprowadzać w chaosu w dyskusję. Co stoi na przeszkodzie, czy czekamy nadal na ten wyrok Trybunału, panie mecenasie? Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No oczywiście inicjatywa pana posła i grupy posłów jest bezcenna. Jest to jedyny wehikuł, który może nas doprowadzić do korekty polskiego prawa procesowego.
i do umożliwienia obywatelom polskim uprawnionym do odszkodowań, do dochodzenia na drodze sądowej tych odszkodowań od państwa niemieckiego. Dzisiaj ta droga jest zamknięta. No właśnie, dziś ta droga jest zamknięta. Rozmawiałam z panem mecenasem telefonicznie o sytuacji tej bardzo trudnej, napiętej, wywołującej ogromne emocje po nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego ze strony tych izraelskich żądań roszczeń mienia bezspadkowego. No i pan mecenas mówił między innymi o takim rozwiązaniu: przekierujmy te roszczenia razem do strony niemieckiej. Jest to odważny koncept, ale moim zdaniem jedyny sensowny. Mamy trzech partnerów w tej rozmowie i mamy wzajemne roszczenia. Zamiast okładania się ustawami, rozporządzeniami blokującymi roszczenia przeciwnika, najlepszym rozwiązaniem byłoby spotkanie się przy stole negocjacyjnym i podjęcie spokojnej rozmowy. Musimy bardzo mocno w stronie izraelskiej podkreślać, że wśród 6 milionów ofiar polskich II wojny światowej to 3 miliony to byli obywatele polscy narodowości żydowskiej i że mamy wspólne roszczenia, podkreślam, wspólne roszczenia do sprawców tego nieszczęścia, czyli do spadkobierców. Jeżeli spadkobiercy istnieją, to zaznaczmy, no właśnie, to wtedy oczywiście tak. Natomiast jeżeli chodzi o to mienie bezspadkowe, o którym mówimy, to jak pan sądzi, panie mecenasie? To jest aberracja prawno-filozoficzna, rozwiązanie klasycznie utylitarne i na podstawie klanowej i rasowej niestety, które abstrahuje od rzymskiej kultury prawnej i od obowiązującego prawa w Polsce. Takiej instytucji w polskim prawie nie ma i nie będzie. Strona izraelska na siłę szuka substytutów takiego rozwiązania, wprowadzając właśnie koncepcję odpowiedzialności zbiorowej i praw klanu. Odrzucamy takie podejście i moim zdaniem powinniśmy być tutaj pryncypialni, zdecydowani, powinniśmy twardo bronić naszych interesów, a jednocześnie zapraszać stronę izraelską do stołu negocjacyjnego, bo podkreślam, mamy ogromny obszar wspólnych interesów, a nie interesów kolizyjnych. Niemcy uregulowali dużą część roszczeń. 3,5 miliarda dolarów. Dużo więcej. Oblicza się, według obliczeń Metanasa Obary, to jest blisko 38, może 40 miliardów. Krótko mówiąc, używając określenia załatwili albo kupili, tak czy inaczej spacyfikowali istotną część spokój, roszczeń. Prawda? Teraz spokój, trochę sumienia, ale spokój finansowy na pewno. Co więcej, ostatnim zdaniem w tym punkcie, biorąc bardzo, bardzo, bardzo niską cenę za zmianę polityki izraelskiej, za zdjęcie odium odpowiedzialności z Niemiec na nazistów i tak, tego typu konsekwencje. Nie powinniśmy się na to zgodzić. Wiamy średnik, nie powinniśmy się na to zgodzić, to ostatnie zdanie pana mecenasa Sylwestra Pieckowskiego. Arkadiusz Mularczyk także z nami, ale panowie, bardzo proszę z nami pozostać i państwa bardzo gorąco o to prosimy, bo za chwilę kolejny punkt naszego programu. Zapraszam.